Państwa, dziękuję. Bo po raz pierwszy poproszono mnie, koledzy mnie poprosili bardzo, żebym wystąpił dla Państwa chociaż kilka minut. Chciałem dłużej. I po raz pierwszy w życiu występuję w ten sposób, że jestem bez mikrofonu, bo proszę, technika poszła do przodu, nas okablowali. A jak nie o tym w ogóle chciałem mówić, chciałem się Państwu do czegoś przyznać, bo ja generalnie jestem, jak Państwo wiecie, aktorem filmowym. Ja bardzo rzadko występuję dla żywych ludzi. Znaczy, w sensie, po prostu ja nie mam nic do powiedzenia. Jak nie mam napisanego tekstu, ale mam przemyślenia. Otóż myślę rzadko, ale jak już to z sensem. Nie, bo ja się ostatnio zacząłem studiować. Wiem, że nie wypada już w pewnym wieku. Jak człowiek kończy 26 lat, to już powinien się zająć czymś poważnym. Ale skończyłem i mówię, zacząłem studiować stosunki. I cię nie masz czego śmiać. Od razu Państwo, po prostu nie. Ja się zastanawiam, jak to się dzieje w naszym, że na jednym globie, jakim jest glob Ziemia, są dwa światy żyją, świat kobiet i mężczyzn. Te światy żyją i się jeszcze nie pozabijały. I uwaga, mam takie przemyślenie, zacząłem nawet prenumerować czasopisma naukowe na ten temat i powiem Państwu szczerze, że to, co przeczytałem w ostatniej wróżce, to jest szok. Czytaliście? Otóż okazało się, że oni, jak Bogam, oni zbadali wreszcie mózg kobiecy i mózg ludzki. I... Przepraszam. Jest jakie głupi jestem. Przejęzyczenie, dziewczyny. Mózg kobiecy i mózg męski. Przejęzyczenie. Niedobry czarek. Nie, oczywiście. Przepraszam, dziewczyny, wiadomo, wy macie, na oko widać, że macie wiele większy. Mózg. Tak, ale podobno rozmiar. Tak, słyszałem, że rozmiar nie gra roli. Słyszałem wielokrotnie. Ja uważam, że źle mówicie. Ja uważam, że powinniście dziewczyny mówić inaczej, że, i to jest bardziej prawidłowe, powinniście panie mówić, że po prostu wielkość jest względna. Tak, dlatego, że jest względna, bo dla kogoś to coś, co się wydaje duże, dla kogoś innego może być, proszę bardzo, małe. To jest kwestia, prawda, proporcji. Ale bywa odwrotnie, że dla kogoś coś, co jest takie małe, prawda, dla innego się może dać, o, jakie wielkie. Może tak być? Nie mam tu przykładu. Chociaż mam jeden krzyżak, ale nie krzyżak Arnold von Jürgingen. Pająk krzyżak w szatni damskiej. Pająk krzyżak w szatni damskiej i wszystkie dziewczyny, bez względu na to, czy ubrane, czy nie, na taborety i... ale wielki! O matko! Bydle! Ale gigant! 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 Kurde, żebym raz w życiu to usłyszał! Gigant! To jest dowód. Mój męski dowód na to, że jeśli chodzi o teorię względności, to kobiety w tym maczają palce. Teoria względności według kobiet. Kochanie, wychodzę na 5 minut do Joli. Mieszaj bigos co kwadrans. W ogóle historia świata, jeżeli tak popatrzymy sobie na historię, nie jest historią mężczyzn ani naszych wojen. To jest historia kobiet. Wyobraźcie sobie Państwo, jakby ta Polska wyglądała nasza, gdyby ta cholerna Wanda zechciała Niemca. Niem teraz grał w Bundeslidze. W zespole Panzerwagen Otwock. A co by było, jakby Europa wyglądała, cały świat jakby wyglądał, gdyby ten Lenin miał normalną, ładną żonę. By w domu siedział i normalnie siedział. A nie rewolucję w głowie. Chociaż z drugiej strony, drogie panie, jak tak patrzę na wasze życie, wyczytałem we wróżce, i patrząc też na was, to też mi wyszło z mojego wnioskowania, że po prostu szapoba i w ogóle, jak ja patrzę, ile was kosztuje wysiłku,
wyrzeczeń, poświęcenia, czasami nawet krwi, żeby w ogóle wyjść z domu. Jezu, krem na dzień, krem na noc, krem pod oczy, krem nawilżający z emulsją, bez emulsji, z enzymem, bez enzymu, z witaminą A, B, C, D, E, F, G, H, idiotka. Jezu, dziewczyny. Maria Curie Skłodowska nie miała tyle chemii w swoim laboratorium, co wy macie w swoich kosmetyczkach. Ale gadam, kosmetyczkach, panowie. W swoich kosmetyczkach. Ja uważam, dlatego ja jestem na przykład prywatnie za równouprawnieniem. Ja uważam, że dziewczyny powinny zarabiać tyle, co mężczyźni. Absolutnie. Więcej! Co miesiąc powinniście dostawać taki dodatek pielęgnacyjny. Od killera $300 na waciki. No tak, ale poza tym, słuchajcie, albo wasze ciuchy? Zawsze jednorazowe. Ja mówię, kochanie, jak pięknie ci w tej sukience. Zapomnij, już w niej byłam. Jezus, wiecie, ile to jest pieniędzy, ile kasy, ile wszystkiego, ile nas to kosztuje? Horror. A poza tym to jest w ogóle wszystko nie dla nas. Wiecie, jak w naszym świecie to się nazywa, to wasze strojenie się? To jest wyścig zbrojeń. Bo to nie jest dla nas. To jest tylko o. Żeby inne widziały. Tak. Przecież nas nie interesuje to, co macie na sobie w ogóle. My na pierwszej randce już myślimy, jak to wszystko tak... A tu normalnie, ale ładna pogoda. A nas interesuje to, co jest pod spodem. Ale z tego, co pod spodem, to robicie tragedię, o matko. Przysięgam wam, gdyby nie reklamy w telewizji do dziś, byłbym przekonany, że celulitis to był grecki filozof. Albo botoks? Płyn na komary, nie? Albo silikon, widziałem na budowie, taka mazia do uszczelniania. Ale nie, żeby w cycki sobie pchać. A już najgorsze, co mogłyście wymyślić przeciwko nam, mężczyznom, to jest, jak Boga kocham, powiem to dziś, tu. Jak mogłyście nam to zrobić, żeby wymyślić? Słyszeliście, panowie, takie pojęcie mężczyzna metroseksualny? Kurna, jak usłyszałem pierwszy raz, mówię, no masz, metr. Metr. Kurde. Murzyn jakiś. A potem mówię, nie. Okazało się, że metroseksualny to jest facet, który się myje. Pod pachami się wygoli. Dezodorantu używa, na hantelkami na siłowni pomacha. No, mój kolega to już tak poszedł daleko, że on nawet se lifting strzelił. Zapłacił i lifting se strzelił. Tak mu skórę ciągnęli. Tak mu ciągnęli, tak. I teraz ma owłosioną klatę. A ja... byłem u niego po operacji w szpitalu. Mówię, Krzychu, ja pierdykam, ty. Ty masz postrzał w szyję. On mówi, nie, to pępek. Matko kochana. Albo to, że dziewczyny wymyśliły też przeciwko nam. Poprawność polityczną, to wymyśliłyście wy, dziewczyny. Wiecie, panowie, że już nie wolno powiedzieć, że ktoś jest łysy? Nie wolno. Wybiórczo, kędzierzawy. Mój dentysta mówi, że nie wolno mu powiedzieć, że ktoś jest szczerbaty. Mówi, o, widzę, że pacjent jest tak oszczędnie uzębiony. Tak, kurdupel, nie wolno powiedzieć. Obywatel perspektywiczny. Murzyn, nie wolno powiedzieć murzyn. Nie wolno. W Ameryce Afroamerykanin, na Podhalu Afrobaca. No, ja miałem zapowiedzieć teraz artystkę z bieguna. Wielka przyjechała, najpierw renifery, helikopter, samolot, wreszcie jest w Warszawie. Ja mówię, proszę państwa, przed państwem jedyna, niepowtarzalna, rzadka biegunka.
Przecież to się może... Dziewczyny. Żeby nie przedłużać. Ja wiem, my mamy jedną wadę, my mężczyźni, podstawową. Ale to nie jest niezależne od nas. To jest hormon. To jest testosteron. Wy o tym wiecie. Jedna z was nawet piosenkę naśpiewała. Znacie tę piosenkę z tą... Testosteron. Parę lat minęło, piszę nową. Cholesterol. Ja mam tylko jeden apel na zakończenie do wszystkich kobiet. Do was, drogie panie i dziewczyny. Proszę was tylko o jedno. Nie o zrozumienie. Nie o... Proszę was o jedno. Kochajcie nas. Przecież i tak nie macie nic innego do roboty.